Kiedy opowiadam o tym, że zawodowo zajmuję się tworzeniem prezentacji, to na twarzy mojego odbiorcy zazwyczaj widzę zaciekawienie. Ale kiedy dodam, że oprócz tego uczę też innych, jak wykorzystywać potencjał programu PowerPoint w swojej pracy czy w swoim biznesie, to zaciekawienie zamienia się w zdziwienie. No i w sumie nic z tym dziwnego. Dlatego, że prezentacje w PowerPoincie nadal kojarzą się z nudnymi, brzydkimi i przeładowanymi treścią. I z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które projektują daną prezentację, po pierwsze nie wiedzą, że mogą coś zmienić, a po drugie nie wiedzą, jak mogą to zmienić. Cześć, ja nazywam się Idalia Szczepaniak, a prezentacje to mój zawodowy konik, zarówno jeżeli chodzi o aspekt merytoryczny, jak i wizualny. Zamieniam zwykłe słowa w zachwycające slajdy, a perspektywa klienta to coś, co towarzyszy mi na co dzień. Stąd też nazwa tej audycji, z perspektywy klienta. W tym podcaście będę poruszała tematy związane z prezentacją, sprzedażą, rozwojem i biznesem. A to wszystko w nawiązaniu do zwykłego, codziennego życia, które większość z nas prowadzi. Myślę, że pierwszy odcinek tego podcastu to jest dobra przestrzeń do tego, żeby opowiedzieć o tym, skąd w ogóle moja miłość do PowerPointa i jak to wszystko w ogóle się zaczęło. No bo to też nie jest tak, że ja od zawsze wiedziałam, że będę zajmować się prezentacjami. Owszem, myślałam i wyobrażałam sobie, że moja przyszłość zawodowa będzie związana z marketingiem, ale bardziej myślałam, że to będzie wymyślanie strategii biznesowej albo wymyślanie haseł reklamowych, ale na pewno nie takie niszowe, specyficzne rzemiosło, jakim jest projektowanie slajdów. I wszystko tak naprawdę zaczęło się w jednej z poznańskich agencji reklamowych, z którą ja byłam związana już od dłuższego czasu. I to jest też jedna z tych historii, w której ktoś przychodzi na miesięczne praktyki, a zostaje na długie, długie lata. No i właśnie tak było u mnie. Przez długi czas łączyłam studia dzienne z pracą w tygodniu, właśnie w agencji reklamowej. No i na początku moje obowiązki były stricte asystenckie, ale z czasem awansowałam i z asystenta stałam się project managerem i od tego czasu dbałam o to, żeby po pierwsze projekt zawsze był realizowany na czas. Oczywiście też miałam kontakt z klientami, ale w kontekście tej historii to przede wszystkim ważne jest to, że współpracowałam bardzo mocno z profesjonalnymi, wykształconymi grafikami. To wyglądało tak, że bardzo często siadałam koło grafika, miałam swoje żółte krzesełko i po prostu na żywo z grafikiem sprawdzaliśmy, na ile dany koncept, na ile dany pomysł ma rację bytu i czy to, co na przykład klient, czy ja, czy ktokolwiek inny sobie w głowie wymyślił, to czy to faktycznie fajnie wygląda, czy po prostu dany projekt nie trzeba w jakiś sposób zmienić. No i oczywiście każdy, kto kiedykolwiek realizował jakikolwiek projekt, wie, że korekty i zmiany to jest najbardziej oczywista rzecz na świecie, szczególnie na końcu, kiedy termin oddania projektu zbliża się wielkimi krokami. No i też właśnie w tym czasie jest najwięcej takich drobnych, szczegółowych zmian. Tak, i pamiętam, że w roku 2019, jakąś późną jesienią, to był albo październik, albo listopad, dostałam maila od klienta z prośbą o edycję ikony. To już też była końcówka tego projektu i to była właśnie jedna z ostatnich korekt, o którą poprosił nas klient. No i jak to zawsze w takim przypadku bywa, po prostu wstałam, poszłam do grafika i poprosiłam go o wprowadzenie tej korekty. I jak on tak sobie pracował, a ja siedziałam koło niego, to przyszła mi do głowy taka myśl, czy ja jestem sama w stanie na swoim komputerze wprowadzić tą zmianę. Wróciłam do swojego biurka, odpaliłam PowerPointa, w międzyczasie wysłałam projekt do klienta i po 10 minutach na moim monitorze było to, co przed chwilką widziałam na monitorze grafika, który pracował w profesjonalnym programie graficznym. I to był bardzo ważny moment w moim zawodowym życiu, dlatego że od tego momentu zaczęła się cała moja przygoda z tym programem. Ja każdą wolną chwilę w 2019 i później w 2020 roku spędziłam na tym, żeby poznać możliwości tego programu. I to był czas takiego mojego ogromnego zachwytu nad tym programem, który zresztą trwa do dzisiaj, dlatego że odkryłam, że w tym niepozornym programie są funkcje i możliwości, które znam z profesjonalnych programów graficznych.
Tak więc efekt wow był u mnie za każdym razem, kiedy w PowerPointie odkrywałam funkcje, o których wcześniej nie miałam pojęcia. W sensie nie miałam pojęcia, że one są w PowerPointie. Co ciekawe, ten efekt wow ciągle jest, tylko że on już nie pada z moich ust, tylko z ust uczestników moich szkoleń, którzy też są zdziwieni, że w PowerPointie są takie możliwości, że PowerPoint kryje w sobie aż takie fajne bariery. Mimo tego, że oni tworzą prezentacje. Ja też tworzyłam prezentacje, to nie jest tak, że po studiach już skończyłam z tym formatem i na nowo odkryłam PowerPointa. Ja cały czas tworzyłam prezentacje, bo to był mój obowiązek zawodowy. Tylko po prostu nie wykorzystywałam możliwości PowerPointa do końca. Jakby korzystałam z niego w bardzo okrojony sposób. Tak w wielkim skrócie rozpoczęła się moja historia z prezentacjami, która zresztą trwa do dzisiaj, dlatego że tworzenie prezentacji to ciągle jest rzecz, która daje mi ogromną liczbę fanu i frajdy. I jak czytam maile od klientów, którzy w ogóle są w szoku, że ich prezentacja może tak wyglądać, to ja autentycznie czuję, jakbym chodziła 5 cm nad ziemią. No bo nie ma co ukrywać, jeżeli slajd, który omawiamy, zwyczajnie w sieci nam się podoba, no to jest takie plus 10 do pewności siebie. No a nie ma co ukrywać, że wystąpienia publiczne same w sobie są stresujące, więc bardzo się cieszę, że mogę komuś właśnie w ten sposób pomóc. Tak jak wspomniałam, bywam też na sali szkoleniowej, ale oprócz tego jestem też autorką kursu Cuda w PowerPointie oraz e-booka PowerPoint dla wtajemniczonych, czyli zbiór 40 nieoczywistych funkcji programu PowerPoint. I w tych materiałach omawiam stricte techniczne rzeczy i możliwości PowerPointa. A jeżeli chodzi o merytorykę prezentacji, no to tutaj pomagam klientom podczas indywidualnych konsultacji. Wszystkie szczegóły i informacje można znaleźć na stronie www.sztukaprezentacji.com. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował Cię do tego, żeby wcisnąć odpowiedni guziczek, który poinformuje Cię o tym, że kolejny odcinek jest już dostępny, a tymczasem ja się żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia.